Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale Historia. Dziś moim i Państwa gościem jest Aleksander Piński, mój brat, ekonomista, redaktor naczelny naszych magazynów historycznych, m.in. Historii na Weekend, którą polecamy. Historia na Weekend w tym numerze jest o końcu mitu Piłsudskiego i parę jeszcze innych ciekawych tekstów, o czym powiem przy końcu. Dziś porozmawiamy z Olkiem na temat mitu II RP, jako państwa, które gdyby nie II wojna światowa, doprowadziłoby nas do dobrobytu takiego jak Niemcy. Tymczasem było to biedne państwo, niesprawiedliwe państwo, państwo, w którym ciężko pracujący ludzie bynajmniej nie mieli żadnych szans na to, żeby stać się zamożnymi ludźmi, może nie żadnych, ale byłoby to bardzo trudne i wcale nie zależało od ich chęci, od ich pracowitości. No właśnie, skąd, z jakim państwem tak naprawdę była druga RP? O, zacznijmy od tego. Tak, żeby zdać sobie sprawę, jak biednym państwem była II Rzeczpospolita, warto porównać PKB, tak zwane, czyli to jest produkt krajowy brutto, czyli wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w kraju. W tej chwili Polska ma PKB w przeliczeniu na obywatela trochę ponad 30 tysięcy dolarów. Przed wojną miała około 3 tysięcy dolarów. Tak? Czyli to było całe bogactwo wytwarzane przez II Rzeczpospolitą, to była 1/10 tego, co wytwarzamy, to mniej niż 1/10 tego, co wytwarzamy obecnie, tak? Mówiąc obrazowo, przez trzecia RP przez jeden miesiąc wytwarza tyle dóbr i usług, ile druga RP wytwarzyła przez całe. To może będzie dobre, jeszcze lepsze porównanie. Także wyobraźmy sobie, że mamy 10 razy mniej pieniędzy na wszystko, tak? Czyli jak sobie zdamy sprawę, ile rzeczy jest niedofinansowanych w trzeciej RP, no to wyobraźmy sobie, że na wszystko wydajemy 10 razy mniej, tak? Więc to jest takie, mam wrażenie, że dające do myślenia, tak? Ale to też nie mówi, nie daje całego obrazu, jakim państwem była II Rzeczpospolita. Musimy pamiętać, że to było państwo, w którym nie było na przykład, no w tej chwili na przykład wiele osób uważa, że jest problem z dostępem do służby zdrowia. No w drugiej RP tego nie było problemu, nie było takiego problemu, bo to w ogóle nie było powszechnej opieki zdrowotnej, tak? Żadnej. Jeżeli chciało się pójść do lekarza, trzeba było pójść i zapłacić. Nie było bezpłatnego średniego i wyższego szkolnictwa, tak? Przy czym pensje były ułamkiem obecnych, tak? Żeby to uzmysłowić, ile się zarabiało w II Rzeczpospolitej, no można powiedzieć, że średnia pensja przed wojną w Polsce to było jakieś 600 zł rocznie, czyli około 50 zł miesięcznie. No to jest mniej więcej, trzeba przyjąć, że przedwojenna złotówka to jest około 10 obecnych złotych. Czyli przeciętny pracownik zarabiał około 500 obecnych złotych. No, wyobraźmy sobie, jak można żyć zarabiając 500 zł miesięcznie, tak? Więc bieda była tak powszechna, że jak teraz na przykład ludzie, którym brakuje pieniędzy, to wynajmują pokoje w mieszkaniu, tak? Więc przed wojną wynajmowano łóżka na godziny, tak? Że się człowiek wyspał, wstawał i już wchodził na to jego miejsce kolejna osoba. Co jeszcze tutaj może uzmysłowić ludziom, jak bardzo to było biedne państwo? O, to jest może ciekawy przykład. Wszyscy teraz rozpaczają, jaki będzie miała problem III Rzeczpospolita z emeryturami, bo będą niskie. Otóż tego problemu w II RP nie było, bo większość osób żadnych emerytur nie miała. Dokładnie 80 parę procent osób nie miała prawa do żadnej emerytury, a ci, którzy mieli, to te emerytury były, no, dla porównania, w zaborze pruskim w latach 30. 80% mężczyzn otrzymywało około 16 zł miesięcznie, 87% kobiet 14,5 zł. Czyli to jest emerytura na poziomie porównywalnej wartości do dzisiejszych 160-145 zł miesięcznie. Także to, wydaje mi się, to daje do myślenia, jak bardzo biednym państwem była przedwojenna Polska. No, ktoś mógłby powiedzieć, że to wszyscy byli wówczas biedni. No to jest prawda, tylko że obecnie mamy poziom zamożności na poziomie mniej więcej, jeżeli weźmiemy pod uwagę poziom cen w Polsce, gdzieś 2/3 Niemiec,
a przed wojną to było gdzieś około 1/3 mniej więcej, tak? Czyli nawet relatywnie, nawet biorąc pod uwagę to, że wówczas wszystkie kraje były biedniejsze niż obecnie, nawet biorąc to pod uwagę, Druga Rzeczpospolita była bardzo, ale to bardzo biednym krajem. I to może byłoby ciekawe powiedzieć, dlaczego tak było, tak? Jest na swoim kanale, mam taki jeden film, który opowiadam do szczegółowo, ale teraz tylko przelecę po tym, tak? Więc do tego, żeby rozpocząć budowę nowoczesnego, bogatego państwa, trzeba było zrobić dwie rzeczy. Więc pierwsza rzecz to zrobić reformę rolną, a druga rzecz to dać, nauczyć wszystkich czytać i pisać, czyli dać przynajmniej podstawową edukację, tak? I dlaczego i ani jedna, ani druga rzecz się nie udała? No, z tego co pamiętam, to przez cały okres II Rzeczypospolitej chyba tylko 7% dużych majątków zostało rozparcelowanych. No, dlaczego tak się stało? No, dlatego, że ludzie, którzy byli właścicielami tych dużych majątków, byli bardzo, to bardzo bogaci, robili wszystko, żeby nic się tej kwestii nie zmieniło. Jeżeli chodzi o darmową edukację, no myślę, że był podobny. Po prostu bogaci ludzie nie mieli żadnego interesu w tym, żeby masy nauczyć czytać, a musimy pamiętać, że przed wojną mieliśmy 20% analfabetów, a do szkół średnich, a nawet ci, co umieli czytać i pisać, to niewiele więcej umieli, dlatego że w szkołach średnich było, zdaje się, około 3%, do szkół średnich około 3% młodzieży trafiało, a na studia wyższe to było około 1%. Tak? No. Na porównanie w tej chwili na studia wyższe idzie 50% młodzieży. Oczywiście można dyskutować, na ile te studia są warte, no ale to nie zmienia faktu, że umiejętności intelektualne obecnych osób są bez porównania wyższe niż tych, które żyły przed wojną. Tak? Także trzeba było zrobić dwie rzeczy, żeby rozpocząć budowę nowoczesnego, bogatego państwa. Trzeba było zrobić reformę rolną, trzeba było nauczyć ludzi czytać i pisać co najmniej, docelowo oczywiście rozwinąć te ich umiejętności i jedno i drugie nie zostało zrobione. A dlaczego ta reforma rolna była taka ważna? Dlatego, że nowoczesne państwo zaczynamy od budowy przemysłu, tak? Ale problem polega na tym, że w biednym państwie mamy bardzo dużo ludzi utrzymujących się z roli. I tak było też w II Rzeczpospolitej. Jeżeli dobrze pamiętam, to było około 60% ludzi żyło na wsi, tak? I oni byli w ogóle wyłączeni z rynku. Nie produkowali na rynek, tylko uprawiali pole, czy hodowali zwierzęta, tylko czy głównie na własne potrzeby, tak? Więc do tego, żeby rozpocząć budowę bogatego państwa, musi być ktoś, kto te produkty przemysłu kupi, tak? Więc reforma rolna, celem reformy rolnej jest to, żeby dać każdemu kawałek ziemi i żeby on, pracując na tej ziemi, był w stanie wypracować nadwyżkę. Dokładnie w taki sposób zrobiono w Azji. Taki sposób był początek cudu gospodarczego Japonii, Korei Południowej, Tajwanu. Zrobiono reformę rolną, każdemu dano kawałek ziemi i dzięki temu ci ludzie byli w stanie po pierwsze sami się wyżywić, po drugie wyprodukować nadwyżkę i te pieniądze mogli wydać na produkty przemysłowe, czyli był popyt na przemysł, tak? Na produkty przemysłu, czyli mogliśmy zacząć budować przemysł. I to jest to, co mogliśmy zrobić w II Rzeczpospolitej. Ten zaczątek, ten sam początek budowy bogatego państwa i to nie zostało zrobione. Musimy pamiętać, że w 1939 roku Polska była, zdaje się, że biedniejsza niż była przed I wojną światową. Także nie zrobiono praktycznie nic, żeby zbudować fundamenty nowoczesnego, bogatego państwa. I dopiero osobom się może wydawać, że właśnie tak przez PRL to bardzo no, mówiąc kolokwialnie, dowalał II Rzeczpospolitej, tak? Więc w narodzie jest taki mit, że II Rzeczpospolita to było takie kapitalistyczne, mam wrażenie, że trochę idealizujemy to II Rzeczpospolitą, tak? Przez to, że mieliśmy taki krótki okres w naszej historii, w którym ten rzekomo kapitalizm obowiązywał, ale jak się było przyjrzymy, to był taki kapitalizm specyficzny, tak? To znaczy on miał elementy kapitalistyczne, ale miał bardzo dużo elementów takiego kapitalizmu raczej bliższego kapitalizmu z Ameryki Południowej, gdzie mamy bardzo dużą grupę bogatych ludzi, którzy kontrolują władzę i pilnują, żeby system się nie zmienił, ponieważ to im bardzo odpowiada, tak? Że oni mają bardzo dużo pieniędzy i że to, że nic się nie zmienia, to im absolutnie nie przeszkadza, tak? Także
Wielu osobom mogłoby się wydawać, że gdyby nie PRL, to Polska byłaby tak bogata jak Niemcy. No niewiele na to wskazuje, tak? Bo bardziej prawdopodobne jest, żebyśmy przypominali Meksyk niż Niemcy, nawet gdyby PRL-u nie było, tak? Bo jeżeli przez 20 lat II Rzeczypospolitej ówczesne władze nie były w stanie zrobić takie rzeczy, jak przeprowadzić reformę rolną i nauczyć wszystkich czytać i pisać, no to jaką mamy gwarancję, że jakie mamy podstawy sądzić, żeby byli to w stanie zrobić po wojnie, gdyby zostali u władzy, tak? Mamy tutaj do czynienia też z taką sytuacją, że po roku 1926 doszła do władzy bardzo wąska elita związana z marszałkiem Józefem Piłsudskim, która zaczęła zarabiać krocie. Już wcześniej urzędnicy państwowi zarabiali ogromne pieniądze. Pamiętam twoje wyliczenia dotyczące pensji, że gdyby pensję prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, no to będę socjalisty. Tak, jego roczna pensja w 26 roku, to jest ciekawe, wynosiła 120 tysięcy złotych, przy średniej pensji w kraju rocznej około 600 zł. Więc to jest, ja to porównałem, więc, że gdyby dzisiaj były takie proporcje między średnią płacą a płacą prezydenta, jakie były przed wojną, to dzisiaj prezydent Duda by miesięcznie zarabiał 1 125 tysięcy, a zarabia z tego co pamiętam około 25 tysięcy. No. Także to pokazuje, że... To było w 26 roku. Tak. Wzięciu władzy przez sanację podniesiono gigantycznie zarobki oficerów w wojsku. No, oczywiście też zaczęto wymieniać kadry na te najbliższe Piłsudskiemu, najpierw legionistów, a potem wszystkich tych, którzy do nich dołączyli. Doszło do takiej sytuacji, że w Polsce polscy wojskowi, polscy generałowie i też proporcjonalnie wojskowi zarabiali więcej niż zarabiały znacznie bogatsze Niemcy. Ta poziom zamożności PKB to było tam bodajże 1 do 4, ty podałeś 1,3, natomiast ja mówię w sensie dochodowym PKB na mieszkańca, to było jakieś właśnie 1,4 to wychodziło, bo PKB samo... No to są wszystko szacunki, więc to chodzi bardziej o rząd wielkości niż o dokładnie. Tak, że byliśmy biedniejsi i nagle się okazywało, że idziesz, że Polska przed wojną wydawała krocie na wojsko, ale ponad połowa z tych pieniędzy, ogromnych pieniędzy, które szła na wojsko, była wydawana, uwaga, na płace, na zarobki, czyli nie na inwestycje, nie na sprzęt. To była właśnie taki system, który premiował posady. Dość jeszcze ciekawa rzecz, że tam Piłsudski również dokonał skoku na sądy. Nie było żadnych trybunałów konstytucyjnych, które broniłyby mu łamać konstytucję marcową. Nie było żadnych międzynarodowych nacisków na to, żeby kogoś w ogóle obchodziło to, co on sobie robi. Ale były próby oporu wewnątrz, które były łamane bardzo prosto. To znaczy dymisjonowani przez niego sędziowie, wysyłani na emerytury, jak byli grzeczni, dostawali zgody na otworzenie kancelarii notarialnych, które były bardzo dochodowe relatywnie. Jeżeli nie, no to dostawali te głodowe emerytury, o których mówiłeś, czyli konflikt z państwem jeszcze oprócz tego, że skutkował jakimiś tam prześladowaniami, przede wszystkim skutkował brakiem dochodów. Państwo było głównym pracodawcą dla ludzi nieposiadających własnego majątku. Nie było tak prosto zostać człowiekiem zamożnym, nie było prosto zatworzyć własny biznes i pracować, i sprzedawać cokolwiek w Polsce. No, było to takie państwo elit i państwo biedoty, czyli państwo, w którym... Większość ludzi to bardzo dużo o tym, jakim państwem była II Rzeczpospolita, może nam powiedzieć to, jak wyglądała lista najbogatszych II Rzeczpospolitej. Otóż zdecydowana większość ludzi, którzy tam się znajdowali, to byli ludzie, którzy mieli majątek, których majątek wziął się po prostu z tego, że mieli dużą ilość ziemi, którą odziedziczyli, tak? Była tam, zdaje się, że na 900 osób, to chyba około 700 takich było, tak? To jak przeczytałem w jednej z książek, że w II Rzeczpospolitej nie powstała żadna druga, duża polska firma, bo nawet jeżeli jakieś powstawały, to były to firmy często zakładane przez obcokrajowców, to jeszcze brało się stąd, że tak jak w pierwszej Rzeczpospolitej szlachta robiła wszystko, żeby nie mogło powstać polskie zamożne mieszczaństwo, w związku z czym jakiekolwiek działalność gospodarczą robiła wszystko, żeby nie trafiła w ręce, no polskie ręce, tak? Stąd taki duży udział Żydów w handlu czy obcokrajowców, jeżeli chodzi o firmy urzędujące w Polsce, tak? Istniejące, funkcjonujące w Polsce.
Także to pokazuje, że Druga Rzeczpospolita była krajem, w którym jak ktoś się urodził biedny, no to z bardzo wysokim prawdopodobieństwem umierał biedny, tak? Jeżeli nie było czegoś tego, czyli formalnie był to kraj kapitalistyczny, ale nie było tego, co on chyba wszyscy najbardziej lubią w kapitalizmie, czyli tego, że jak ktoś się stara, że jak ktoś ciężko pracuje, jak ktoś daje z siebie wszystko, tak, to jest w stanie osiągnąć jakiś sukces życiowy, tak, zapewnić sobie i swojej rodzinie odpowiedni standard życia. Drugie Rzeczpospolitej czegoś takiego nie było. No tutaj ja to lubię przytaczać, to co nasz dziadek nam opowiadał, urodzony w 1907 roku, czyli jeszcze on się urodził zdaje się, że w Austro-Węgrzech, tak, ale dobrze pamiętał jego jak miał 20-30 lat, to wtedy na ten okres przypadły, jak miał przy 20-30 lat, to właśnie była w Polsce Druga Rzeczpospolita i on ją doskonale pamiętał. I on, jak sam zapewne pamiętasz, opowiadał, że kiedyś nam powiedział, że to nie było dobre państwo, tak? Bo nam, ja bywałem głodny, a tu trzeba, prawda, dodać, że nasz dziadek miał wykształcenie wyższe, czyli był wśród tego przed wojną. Czyli sam je zdobył, był wśród 0,7... Tak, czyli on był wśród tego 1% najbardziej wykształconych Polaków i jemu zdarzało się, że nie był w stanie zarobić na jedzenie. Czy to nie mówi, prawda, jakim złym państwem była Druga Rzeczpospolita. Ja tu znalazłem taką ciekawą informację, że a propos właśnie tego niemożności zarobienia na jedzenie. W 1933 roku Instytut Gospodarstwa Społecznego wydało zbiór relacji, było ich tam 57 i obejmowały 640 stron, zbiór relacji bezrobotnych Polaków, tak? I tam autorzy podawali przykład rodziny z Częstochowy. Rodzice czworga dzieci stracili pracę, no i któregoś dnia matka przyniosła do domu kawałek śledzia i chleba. I dzieci, jak zobaczyły jedzenie, to się zrzuciły, zaczęły sobie je wyrywać. No i w ferworze kłótni jedno wzięło nóż i wbiło drugiemu w serce. Także wyobraźmy sobie, co to jest za państwo, że ludzie bezrobotni, że dzieci ludzi bezrobotnych tak głodują, że nawet do jedzenia się rzucają i je wyrywają. Tak wyglądała Polska, no niecałe, no całe w zasadzie, niecałe 100 lat temu, tak? Że ludzie sobie jedzenie wyrywali, że nawet nie dorośli, ale nawet dzieci, tak? Czyli z jednej strony mamy sytuację, że dzieci na widok jedzenia się rzucają na nie, tak? Z drugiej strony mamy prezydenta, który dostaje na dzisiejsze pieniądze miliony złotych miesięcznie. Czy to jest normalne państwo, tak? No nie jest. No właśnie, to było bardzo złe państwo i... To jest taka właśnie tutaj, chcieliśmy tą rozmową zasygnalizować Państwu, że mit II RP jako państwa bogatego, jako państwa dobrze zarządzanego, to było państwo fatalnie zarządzane, robione bez pomysłu, z bardzo silną oligarchią, która tamowała reformę rolną, która tamowała też przedsiębiorczość, bo były przecież bardzo silne monopole, bardzo też opresyjna skarbówka, bardzo niefajne systemy podatkowe. Przed wojną, drodzy Państwo... Tak, to było 80, było to jest ciekawe, że mi się wydaje, że dzisiaj tak, że dzisiaj mamy dużą biurokrację w podatkach, to warto wiedzieć, że przed wojną było 80 progów podatkowych, tak? Właśnie, 80 progów podatku. To było w czasach, kiedy nie było komputerów i a spora część ludzi nie miała czytać i pisać. Nie wiem, jak oni mieli wypełnić te zdania podatkowe. Więc, szanowni Państwo, koniec mitu II RP. Aleksander Piński, mój rozmówca, redaktor naczelny Historii na Weekend. To jest jedno z pism historycznych, które wydajemy, drodzy Państwo, w tym numerze. Mój materiał, koniec mitu Piłsudskiego. Właśnie o tym, jak szkodliwą dyktaturą w państwie, którym była druga RP, była też dyktatura Piłsudskiego. Chociaż on uważał, że był, przedstawiał się do pewnego momentu jako lewicowiec, to w 1926 roku, kiedy wziął władzę, to jest bardzo paradoksalna rzecz, on sprzymierzył się z właścicielami ziemskimi i ustabilizował ten system. Tak naprawdę rok 26 zatrzymał próby reformy rolnej w Polsce, czyli ten jego zamach, który początkowo poparli socjaliści, później socjaliści protestowali przeciwko niemu. Początkowo właśnie oni liczyli na to, że Piłsudski staje na czele rządu dyktatorskiego właśnie po to, żeby przyspieszyć zmiany, a stanął na czele rządu po to, żeby tak naprawdę ustabilizować w Polsce system
jak to określiłeś ładnie, kapitalizmu w stylu południowoamerykańskim, czyli tak naprawdę nie ma żadnego kapitalizmu, tylko jest oligarchia ludzi zamożnych, którzy no nie dopuszczają do tego, aby w żaden sposób tej zamożności ich ktokolwiek zagroził konkurencją. W tym numerze też jest mój drugi tekst, Wojenna prowokacja bankierów o bardzo mało znanej historii z XIX stulecia, kiedy to północ Ameryki pobiła się z południem, to wszyscy wiedzą o tym, ale o tym, że południe było przygotowane do wojny i sfinansowane przez Wielką Brytanię, przez Imperium Angielskie, które liczyło na to, że Stany Zjednoczone się rozpadną i dzięki temu Anglia pozostanie supermocarstwem, nie będzie musiała ustąpić Ameryce. Anglicy byli gotowi wystąpić w tej wojnie po stronie południa Ameryki, ale, i to jest ciekawa historia, którą tutaj opisuję, zapobiegł temu car Aleksander II, wysyłając w to miejsce flotę wojenną. Bardzo ciekawa, bardzo mało znana historia, która bez wątpienia ma wpływ na XX i XXI wiek, ponieważ Stany Zjednoczone nie zostały podzielone i zostały supermocarstwem. Szanowni Państwo, historia na weekend. Mój gość Aleksander Piński. Zapraszam na jego kanał. Drodzy Państwo, to jest kanał i historyczny, i ekonomiczny. No właśnie, Olek, to jeszcze dwa zdania o tym, jaki to jest kanał i dlaczego warto tam. No, są elementy ekonomiczne, dlatego że jestem ekonomistą z wykształcenia, to mnie interesuje, ale są też historyczne, dlatego że bardzo lubię historię i bardziej, że ekonomia z historią się przeplatają. Tak? Tam są rzeczy, które są moim zdaniem, które dla mnie są ciekawe i ważne. I to jest moje jedyne kryterium doboru materiału. Tak? Szanowni Państwo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.